Obie są ogniste? Nie, ta jest lodowa. Czekaj, bo zaraz mnie zamordują. Miej strzały. Dobra, jedna padła. A no, szukam rzeczy do zdobywania. Zajebista wiedźma. Tak trochę oszukująca, nie żeby coś. No parę rzeczy mi pozostawało do zdobycia. To ja właśnie zdobywam. Mam ulepszone na maksa. Znaczy wzmocnione. Ej, to poszło szybko. A nie, nie zabiję jej. Chyba po prostu wyszedłem za arenę walki. Oj, będzie miała full HP. Teraz jeszcze powiedzcie mi. Nie, dobra, na szczęście tego nie ma. Ale expa trochę wpadło. 925. I trochę gniewu, trochę HP. Właśnie tam mam full HP. No tutaj mam sporo. Dwie skrzynie Norni, jedną legendarną skrzynię, jeden ukryty skarb, jeden artefakt, jedną wiedzę o świecie i nieodkrytą jeszcze rzecz. Więc no, sporo. O! Jest coś, co będzie mi potrzebne w teorii do przejścia dalej. I w praktyce też. Jakaś skrzynia jest, ale to żadna do tych, które potrzebuję, ale to już tak, artefakt potrzebuję. Wiersz. Jeszcze dwie chyba. Jeszcze dwa wiersze. Jep, jeszcze dwa wiersze. I będę miał 100% ich. Więc jedną z tych rzeczy już mam zrobioną. Artefakt. Trochę golda. No, artefakty już mam zrobione. Jeszcze ukryty skarb. To pytanie, czy mam go odnalezionego, czy nie. W sensie, czy mam zdjęcie dotyczące tego, gdzie on jest, czy nie. Tu mi się wydaje, że tędy uciekał Atreus z tym tyrem. Co uciekało od nas on. Mhm. To jest chyba to. Mhm, będę maksować go do fura. Platynował go. Choć mówię, fabuły jeszcze nie mam całej zrobionej. Ale no zaraz będę miał cały Svartalfheim. Dobra, może nie zaraz, bo mam 81%, no ale coraz bliżej. A no. Zabrałem się dzisiaj właśnie za Svartalfheim. Zrobiłem parę misji pobocznych. Sporo rzeczy pozbierałem, no bo ja tak miałem chyba 51 z Svartalfheimu, a mam 87. No i tak to leci. No tu niestety dalej nie pójdę, bo ja stąd spadłem. Dobra, zobaczmy, czy mam ukryty skarb jakiś, który by pasował do jaskiń. Mam dwie. Jest! Coś, co pasuje do jaskiń. I coś, co jest bardziej... nie wiem czego. Wygląda jak ten wodospad z Vanaheimu, co było tam z tą... no... Freją misja. A tu krasnoludy to dopiero potrafią dokopać się do głęboko. Czy to jeśli chodzi o płodną glebę ich wyobraźni, czy też o zasobne kopalnie ich ukochanego Svartalfheimu. To jest do tego. Największe skarby czekają na tych, którzy są gotowi zapuścić się na największe głębiny. Za dużo mi to miejsce nie mówi, no ale jest gdzieś tutaj. Ale ukryty skarb da mi asgardzką sztabkę kolejną, więc no będzie miło. Łaskarska sztabka da mi ulepszenie do zbroi. Może jeszcze mi poleci ulepszenie kolejne do tarczy. Przez co będę mógł ulepszyć zbroję i tarczę, co mi da jakieś 20 pewnie parę obrony więcej. Z 8 może. W sensie 28. O, to coś? Czego się nie spodziewałem tutaj? Z czego się cieszę? Takiej samej mojej ulubionej muzyki, która jest w Godoporze. Mocna ta włócznia coś się zrobiła. Ale mówię, moja ulubiona muzyka. Sorry, to jest ognisty, więc ogień na ogień za dużo nie daje, ale... No już bywa. I zaraz umrę, więc użyjmy tego. Skoro już mam umierać, to wychylajmy się. Zawsze przy walce z tymi jest ta muzyka. Nawet leciała ona przed live'em. W sensie... zanim oficjalnie rozpocząłem live'a. Dobra! Musi być po nim. Yeah, boy. Hey, this is where we found Tyr. You know, I don't know who had a worse time of it being locked up. 1400-500. As you said. Your prison at least had a view. Aye. But with a view comes the ability to mark the passage of time, and watching the days pass, one by one. It's not something I'd wish upon anyone. Co tutaj za salę? Except maybe Odin himself. Tyle czterech wiatrów. Wygląda ciekawie. I daje 22 siły. Zabiera może 17 run, ale 22 siły daje i 3 obrony. To jest szóstka, czyli na więcej jednak niż to. Ale biorę, bo brzmi ciekawie, wywołuje długocącą falę po kombinacji ataków włócznią. Za pomocą R2. Zamiast płonącym lub zamrożonym wrogom. Czego zbytnio nie robię zwykle, więc to będzie lepsze w tym wypadku. A to, ten róg, to jest... A, kość bestii. Myślałem, że coś lepszego. Ale w każdym razie mam. Ej, właśnie chyba mi zniknęła nieodkryta rzecz. Bo miałem dwie. Miałem dwie, nie? To jest nagrobek berserków. Ej, to dobrze mówiłem, że nagrobek berserków tu jest. No mi się wydaje, że tak. Że miałem tutaj dwie nieodkryte. No bo miałem chyba 86%, wydaje mi się. Przy okazji. Ale coś tego nie widać tam, więc nie wiem. To nadal muszę odkładać gniew znowu. Na walkę z berserkiem. HP to tam jedna sprawa. Mogę umrzeć przy berserku i odrodzę się, mając full HP. No ale... Z tym to trochę inaczej wygląda. Wiedza o świercie, legendarna skrzynia, dwie skrzynie Norn, ukryty skarb. Cześć, co ja robię? Powiedzmy, że tak miało być. Ale mówię, znalazłem coś nowego. Bosika. A więc miło. Tu nic nie widać. Jest jakaś opcja, żeby pójść tu? Właśnie chciałem. Jakby jej nie przypuszczało jako pierwszej, to by było szybciej trochę. Ma. O! To jest już miła rzecz jakaś. Coś nowego. Mistyczna brama, zajebiście. O, i skrzynia norm gdzieś tu jest. Ale głównie mistyczna brama, zajebioza. Ej, to właściwie mogę rozwalić. Halo. Ej, one wracają do żywych. Czwarty już chyba, jo? Na 7? Dobrze mówię? Na 6. 750 i 200. Oh no. I've offended you. Oh no. Tył światów, łuski i 4000. I kolejna iskra. A pisałem je, że ktoś do ciebie pisał. Że ktoś chyba do niej pisze. Mówiła, że faktycznie. Myślałem, że cię odpisała. Może mam wbić tak we wszystkie. Po prostu. I potem dupnąć wszystkie naraz. Tylko gdzie będzie ostatni? Chyba tam. Jep. Mam skrzynię norm. Będę miał 2,5. Znaczy 2 na 5. Boże, jakie pół. 2 nabięcia buszek. I kolejna rzecz, która jest zrobiona. Ale to się już zalicza do tego, jo? To nie jest już do tego na zaliczanie. Do ogryska. Tylko do kopalni. Szkoda. Bo to jednak sporo zostało. Ale mam 89%. Chyba najwięcej. Chyba, że w Alfheim mam więcej ciut. Midgard 71. Mam więcej niż w Alfheimie? Nie, mam tyle samo ile w Alfheimie. Takich rzeczy pewnie nie ma. To pamiętam cofnięcie się. Tu jest jeszcze nagrobek berserków. Wait, co to robi? Ja myślałem, że to napędzi do koło. A tu nie. W każdym razie muszę się cofnąć, bo może coś tam będzie. Jakoś tam miło będzie pójść, albo się przeteleportować w razie jak zapomnę, jak tutaj dojść. 4 roztrzaskane runy. Jakie miłe nagrody tu są. Kiedyś, teraz mi z wszystkiego leci po 20 ich. Czy ja nie miałem schodzić niżej i niżej? Czasem. Bo tam był gdzieś niżej skarb. O, skarb! To kolejna rzecz! Czyli już tutaj powinienem mieć więcej niż w Niflheimie. Skamieniała kość, świetny stop, midgarstka szapka i 40 run roztrzaskanych. I błogosławieństwo Muspelheimu. Jeszcze jednej będę mógł sobie użyć. Będę miał kolejnego buffa, prawie jakbym chciał. Na przykład zamiast jednego Alfheimu zniszczyć, w sensie usunąć. Usunąć ten talizman unikania żywiołów i zdobyć jeszcze jedno ulepszenie. Będę mógł mieć 3 buffy naraz. To jakaś myśl. A to mam 90%, więc nice. Ale nadal jeszcze jedna wiedza o świecie, jedna legendarna skrzynia i jedna skrzynia Nor. Brakuje mi. Ale coraz bliżej. Tu byłem? No to jest chyba wyjście z kopalni, wydaje mi się. A, że ciała full. Ej, chyba wskoczyłem właśnie tutaj, gdzie chwilę temu byłem. Nigdy nie czaję, o co chodzi z tym look over there. I pokazuje na nic coś. No właśnie jest. O! Halo, gadał on mi już o. Nie wiedziałem, że tu jest on. No, nadal szkoda tego, że nie wszystko znalazłem. Z tych 2 was mi prawie poleciało tyle, co ze skrzynki tamtej. Mam gniew. Może nie na najwyższym levelu, ale mam. Jestem znowu w tej kopalni. A, tu. Jakiś przeciwnik by się przydał, na którym bym nabił ten gniew. O, jest coś tu, miło! Coś, co na bank się przyda. Otworzy mi jakieś przejście i będzie coś fajnego. Legendarna skrzynia, ale zaliczająca się do tego. Czy nadal ona się zalicza do ogryska? Zobaczymy, bo nie ma tutaj właściwie, więc może do ogryska ona się zalicza. Trzonek do topora. Witalność daje. Tych właściwie nie jest całkiem złe. A na razie nie. I zobaczymy, czy dało do tego, czy do tego. Do ogryska dało. Fajnie wiedzieć. Nie wiem, czemu tu dało do ogryska, skoro to pokazuje, że już jest inne miejsce, no ale... Fajnie wiedzieć. Jest nagrobek. Jak ten koleś ładnie walki, to spróbujmy. Mam w razie co kamień do rodzenia. O nie, dwóch! W teorii powinni być słabsi z tego powodu, ale to tylko w teorii. Zwanshotował mnie, fajnie! Już chciałem użyć kamienia. Dobrze, że się nie użył. Ale zwanshotował mnie. Będę miał przynajmniej teraz więcej KPL nadal. Zwanshotował mnie wróg. What the fuck is this? Czy oni są mocniejsi niż pozostali jakieś pi... Dobra, z nimi nie walczę jednak. Chciałem powalczyć z berserkami, ale to jest aż do przesady. Oni mnie dosłownie na dwa hity zabijają. Trochę kiedy indziej. Trochę kiedy indziej. Co tu jest oprócz tego? Jedna rzecz nieodkryta. No za dużo tego nie ma. To zmienimy sobie na bramę i zrobię misję główną chociaż jedną. To jest faktycznie przejebana sprawa po prostu. Mogę tutaj zejść jakoś? Wiem, że tutaj z Atreusem mi się chodziło. A pytanie, czy mogę jakoś zejść, czy już tak niezbyt. Muszę cofać się do portalu zeszłego. Chyba będę musiał się cofać. Na szczęście to nie było jakoś mega daleko. No dobra, to polecimy z misją główną. Mamy z Svartalfheimu 91%. Trochę zrobiłem. Berserków tych mówię sobie na razie odpuszczam. Nadal gdzieś to jest niby jedna wiedza o świecie i jedna z Trianorn. No ale jak nie widzę, to nie widzę. I trudno. Zrobię sobie kawałek tej misji. Nie całą, ale kawałek jo. I będę kończyć. No może będzie jakaś krótka misja, ale wątpię. O, znowu się pojawił gniew. No to teleportujemy się gdzie? Do domu chyba Sindriego, nie? I Brok pewnie coś powie teraz Sindriemu. No i mogę do Muspelheimu zrobić trygiel. Tygiel, jakbym chciał. Więc nalecimy z misją główną. Now that you have a weapon to deal with Heimdall, we just need to find a way to get to him. Aye, if that's still the plan. It is. I will protect my son. So, then it seems the original plan to avoid Ragnarok has fallen a bit by the wayside. That is up to Odin. Yes, that's rather what concerns me. Listen, brother. Those things he said to you... His words are nothing. True, though I expect retaliation is no empty threat. We need to think through the ins and outs of it. You're getting ahead of yourself. Let's see if Sindri has had any luck. Zobaczmy, czy Sindri nadal żyje. Czy Brok go zabił. Ale zrypał się głos. Weźmy, odświeżmy. Bo z głosem mogła się zrypać też grafika. Może pan Wiewiórka coś będzie chciał powiedzieć. Kratos of Sparta, savior of the Leanworms. Nie wszystkie, ale ja. Here's what I found. 4/6. What a rambunctious bunch. So were you always a freakishly large immortal squirrel, or... Don't forget handsome. No, I was once a regular squirrel. The same size as these wispy spectral versions of myself, in fact. Okay. I was... Ale nowy tekst ma. I stumbled upon the tree near what should have been the end of my life. The victim of a random act of predatory savagery. But the tree... It had other plans for an insignificant creature like me. But I have prattled on for far too long. I will leave you be, Master Kratos. No halo. I think that's the long and short of it. Safe travel. Do you just like hearing the sound of the chimes? I suppose they do sound very pretty. Dobra.